Cześć, witajcie w kolejnym dniu Lektorskiego Daily. I teraz pytanie od Anny. Oczywiście, bardzo kobiece pytanie, bardzo kobiecy temat. Jest to absolutnie zrozumiałe. Czemu jest tak mało kobiet wśród lektorów? Czemu w telewizji to zawsze jest męski głos? Absolutnie zasadne pytanie. I bardzo często pada nie tylko w codziennej rozmowie, powiedzmy, jeśli ktoś na to zwrócił uwagę, ale też na forach lektorskich i wśród samych lektorów. Mamy świadomość tego i wszyscy mają świadomość tego, że lektor zazwyczaj jest facetem i że jest to zawód zdominowany właśnie przez męskie głosy. Ale czy stoi za tym coś naukowego, czy tak po prostu już jest? Otóż, słuchajcie, pierwsza sprawa... Zjawisko lektora jest bardzo charakterystyczne dla Polski, prawda? Jeśli mówimy o szeptankach, o czytaniu list dialogowych w filmach, to jest bardzo, bardzo polski wymysł. Prawie nigdzie na świecie tego nie ma. U nas zawsze było, przyzwyczailiśmy się do tego, to zawsze były męskie głosy, poza wyjątkami typu oczywiście Krystyna Czubówna, ale w większości to były męskie głosy. I to było związane trochę akurat z technologią. Tak zupełnie szczerze mówiąc, to było związane trochę z technologią i z tym, jak układa się spektrum całego dźwięku w nagraniu, jeszcze zwłaszcza w czasach taśm szpulowych i nagrań magnetofonowych, jak układa się spektrum całego dźwięku na przykład właśnie filmu i co można tam umieścić, żeby nie zagłuszyć wszystkiego, co się dzieje w filmie. W dużym uproszczeniu mówiąc, bo nie chcę specjalnie w to wchodzić, bo to jest fizyka, akustyka, to są dość skomplikowane rzeczy, których po prostu nie chcę teraz jakoś rozgrzebywać, ale w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, większość efektów dźwiękowych w filmach, zarówno dialogów, jak i efektów specjalnych, jak i na przykład orkiestry, smyczków zwłaszcza w orkiestrze, dzieje się w wysokim krańcu spektrum naszej słyszalności. To znaczy tam, gdzie faktycznie są wysokie, świszczące tony. I tam dzieje się zawsze dużo w filmie. Paradoksalnie rzadko kiedy miksuje się, albo zwłaszcza miksowało w przeszłości w taki sposób, żeby było bardzo dużo dołu, bardzo dużo basu, ponieważ no, ciężko było takie coś odtworzyć poza kinem. W kinie były potężne głośniki, które były w stanie odtworzyć niskie częstotliwości, natomiast w domach stare telewizory kineskopowe no, nie radziły sobie dobrze z basem. Jak już rozmawiamy szczerze, to w dzisiejszych czasach smartfony też sobie nie radzą dobrze z basem, laptopy też sobie nie radzą dobrze z basem. Ale to są już kwestie techniczne zupełnie. Natomiast co mam na myśli? Wszystko się działo w górze. I teraz, jeśli chcieliśmy dodać do gotowego miksu, do gotowego filmu jakąś ścieżkę, lektora w tym wypadku, w taki sposób, żeby dodać ją i żeby ona nie zagłuszyła tego, co się dzieje w filmie, potrzebny był niski głos. Niski głos, dudniący właśnie bardzo często bas, który znajdował swoje miejsce w dole tego spektrum, poniżej tych wszystkich efektów, które ponad nim było słychać. To jest jeden z elementów, które sprawiły właśnie, że takie głosy były poszukiwane, takie głosy były potrzebne. W dubbingu sytuacja wygląda inaczej, bo podmieniamy pierwotne głosy, więc w tym miksie jest więcej przestrzeni, możemy zarówno męskie, jak i żeńskie głosy tam wykorzystać. Natomiast w szeptankach faktycznie to się utrwaliło. No a jeśli chodzi o reklamy, spoty, tego typu rzeczy, kobiet tutaj jest znacznie więcej faktycznie. Nie mówię więcej niż mężczyzn, bo nadal jest to dość zdominowane przez facetów, ale jednak jest znacznie więcej niż w czytaniu list dialogowych. Co... W jakich proporcjach to jest? Szczerze nie jestem w stanie powiedzieć. Nikt tego chyba nie bada, nikt tego nie mierzy, no ale myślę, że całkiem sporo kobiet faktycznie w spotach jest. Przy czym kobiety w spotach też często nie są wybierane ze względu na wybór marki, to znaczy na wybór producenta, który tworzy spot dla konkretnej marki. No bo to już jest w pewien sposób psychologia. Jeśli chcemy wzbudzić zaufanie, jeśli chcemy właśnie podbudować coś autorytetem, to zawsze będziemy kierować się w stronę wyboru niższego głosu. Im niższy głos, tym pewniejszy głos, tym większe zaufanie do niego mamy. I zwróćcie uwagę, kiedy naprawdę chcemy przekazać coś wybitnie ważnego, podniosłego, na przykład patriotycznego, albo bardzo, bardzo emocjonalnego, będziemy wybierać bardzo często właśnie głosy, które są starsze i które są niższe, zazwyczaj mężczyzn, nawet po 50, 60 roku życia, bo te głosy wtedy są ciepłe,
miękkie, głębokie, rezonujące, są po prostu no, wzbudzające zaufanie. No i teraz język reklamy jest dość brutalny, prawda? Chodzi o to, żeby przekonać klienta. No więc jeśli chcemy wzbudzić zaufanie u klienta, no to bardzo często dział marketingu będzie szukać takiego właśnie głosu, głosu, który będzie wzbudzał zaufanie. Oczywiście, że w dzisiejszych czasach to już się miesza i marketing też szuka nowych ścieżek i szuka nowych dróg, dlatego znajduje się miejsce dla wyższych głosów, młodszych głosów, no i przede wszystkim też właśnie dla kobiecych głosów. Także to wszystko istnieje, natomiast no pewne zaszłości, pewne przyzwyczajenia, pewne standardy istnieją no już od dekad po prostu i też ciężko, żeby one nagle zniknęły. Czy to dobrze, czy to źle? Nie mam zdania na ten temat, szczerze mówiąc. Myślę, że zdrowo jest, kiedy głosy są przemieszane i kiedy nie wszystko jest zawsze czytane męskimi głosami. Osobiście lubię kobiece głosy w nagraniach, na przykład właśnie explainerów czy filmów, nie tylko w spotach, i dobry kobiecy głos potrafi być fantastyczny po prostu i to jest cały czas jakaś nie do końca wykorzystana chyba siła, nie do końca wykorzystana właśnie przez twórców reklam, przez marketing i tak dalej. Myślę, że jak mówimy o kobiecych głosach, bardzo często nam przychodzi do głowy zawsze tylko Krystyna Czubówna, a tymczasem jest tyle wspaniałych po prostu kobiecych głosów w Polsce, że aż szkoda, że nie pojawiają się tak często. Mogłyby znacznie częściej. Dziękuję za to pytanie. Widzimy się już jutro o 18:00, jak to zwykle przez cały ten miesiąc. Pamiętajcie o subskrypcji, o zostawieniu łapki w górę, tudzież komentarza, jeśli macie jakieś pytania albo spostrzeżenia. Do zobaczenia jutro!